Wydałem na reklamowanie ponad 5 tych węcyjskich WePlays. Obiecuję, że to będzie krótkie i ciekawe. Chciałbym dla własnej i poniekąd społecznej korzyści rozpowszechnić pewien pogląd. I nie chodzi tutaj o politykę, tylko o podejście do emocji. Zdefiniujmy najlepszy wybór jako ten, który na podstawie posiadanych informacji prowadzi najlepiej do wybranego celu. Co znaczy najlepiej i skąd brać cel, na razie pominiemy. Emocje są dosyć prostymi mechanizmami, występującymi u wielu zwierząt i służą za przydatną heurystykę, gdy brakuje możliwości świadomej analizy informacji. Emocje mają naprowadzać nas na pewne obszary działania, aby to zrobić, muszą ograniczać nasze analizy do tych obszarów. Na przykład strach do ucieczki lub ukrycie się, gniew do agresji, retrybucji itp. Reakcje emocjonalne opierają się na tych samych bodźcach, które są dostępne dla umysłu ogółem, więc gdyby analiza była łatwo dostępna, a u ludzi taka jest, to emocje przestałyby być potrzebne. Niestety, te często niby bezwarunkowe reakcje pozostają w ludziach i traktowane są jak normalna część życia. Gdyby postarać się w taki sposób przeprogramować mózg, żeby mieć większy wpływ na te odruchy, można by podejmować celniejsze decyzje oraz dobierać swój stan samemu na potrzeby celu. W tej kwestii nie trzeba spekulować, bo są osoby z predyspozycją do takiego przeprogramowania. Na przykład ja. Emocje i uczucia pojawiające się na skutek bycia w bliskim związku z właściwą osobą, choć pogarszają w pewnym stopniu myślenie, mogą w dłuższej skali czasowej okazać się pozytywnym wpływem na jakość wyborów ze względu na ogólne usprawnienia mentalne. Nie mówiąc już o tym, że co dwie głowy to nie jedna, lub że cel maksymalizacji szczęścia na tym bezpośrednio zyskuje, podobnie jak kilka innych ogólnych i często spotykanych wśród ludzi celów. To by było na tyle z dzielenia się przekonaniami, więc zwracam się teraz do dziewczyn będących w wieku licealnym i zgadzających się w pewnym stopniu ze wspomnianym podejściem. Chciałbym z taką dziewczyną uważającą się do tego za inteligentną, nie stroniącą od częstego rozmawiania, wymieniony rodzaj związku wejść, żeby nawzajem polepszyć sobie podejmowanie decyzji, polepszyć samopoczucie i dzielić się różnymi ciekawymi faktami i spostrzeżeniami, spędzając w ten sposób miło czas. O kontakt w dowolnej sprawie dotyczącej tej reklamy, czyli poprawienia mojej składni, dodatkowych zapytań lub chęci nawiązania bliższego kontaktu, proszę na Discordzie, mailem czy przez Messengera. Dziękuję za Twój czas, może to komuś podeślesz.